Można powiedzieć, że całe moje życie jest związane z osobą i dziełem świętego Jana Pawła II. W pełni zaliczam się do pokolenia JP2. Moje urodzenie, moje studia, moje kapłaństwo to Jan Paweł II. Szczególnie jestem mu wdzięczny za to, że jako pracownik papieskich dzieł misyjnych, kiedy wyjeżdżam za granicę, spotykam się z ludźmi na terytoriach misyjnych i przedstawiam się, że jestem z Polski, to oni zawsze mówią, a to jesteś z kraju Jana Pawła II. Za to jestem wdzięczny, że miłość Jana Pawła II nigdy nie umiera. Jestem wdzięczny za to, że jest najwspanialszym ambasadorem Kościoła i polskości w świecie. Święty Janie Pawle II, módl się za nami.